gdybyśmy mieli się posługiwać nomenklaturą z boksu, to wówczas moglibyśmy spokojnie nazwać to starcie pojedynkiem wagi ciężkiej. Michał Andrzejewski kontra Tomasz Bez. Mecz nie tylko o awans do ćwierćfinału pierwszej ligi, ale także o pozostanie w grze, o zwycięstwo w rankingu sezonowym. Co tu się dzieje, proszę Państwa, już od pierwszej wymiany to pokazuje, jak to spotkanie może przebiegać. Teoretycznym faworytem tego starcia Michał Andrzejewski, 1,40 kurs na tego zawodnika, 2,50 na Tomasza Besa. I proszę bardzo, Tomasz Bes, zaciśnięta pięść, dobry początek w jego wykonaniu. A propos rankingu, warto powiedzieć, jak to wygląda na ten moment. Marcin Szendryk, 874 punkty. Drugi Tomasz Bez, 841 punktów. Michał Andrzejewski, 831 oczek. Proszę bardzo. Będą szanse dla Tomasza Besa na idealny początek spotkania. 0,40. I proszę bardzo, podwójny błąd serwisowy, jest gem dla Tomasza Besa, prowadzi 1-0, ale wiemy, że Michał Andrzejewski to jest taki typ tenisisty, który potrafi się rozkręcać z przebiegiem spotkania. Więc tutaj absolutnie ten pierwszy gem nic jeszcze nie zwiastuje pod kątem dalszego przebiegu spotkania. No jestem ciekaw, jak mentalnie obaj tenisiści podejdą do tej rywalizacji, bo tutaj stawka jest podwójna. Wiadomo, że w tym momencie na tym pole position do rywalizacji w rankingu krajowym jest Marcin Szendryk, ale walka tutaj cały czas trwa. Pierwsza taka akcja w wykonaniu Michała Andrzejewskiego, gdzie potrafił znaleźć receptę na Tomasza Besa. Na razie jednak bardzo regularny jest zawodnik z Myślenic. Dobrze zna ten obiekt w Giebułtowie. Można w pewnym sensie powiedzieć, że to trochę takie jego korty. Dobra wymiana z obu stron. No i myślę, że więcej takich akcji będziemy mieli w najbliższych minutach. 0,30.
Ależ wymiana to była niesamowita. No i Michał Andrzejewski zaczyna wchodzić na tę swoją regularność. I jako pierwszy cierpliwość w tej wymianie stracił Tomasz Bez. 0:40. A zatem szansa do szybkiego rewanżu. Ajajaj, miał na rakiecie swoją okazję Michał Andrzejewski. Tym razem nie wyszło, no ale wciąż są trzy okazje na przełamanie powrotne. Pięknie Tomasz Bez przeciwko nogom. Tutaj te akcje przeciwko nogom na tej nawierzchni potrafią przynosić sporo punktów. Coś niesamowitego, jak ukrył tutaj zamiar tego zagrania Michał Andrzejewski. Przyklasnął tylko Tomasz Bez i jest wyrównanie. Po jeden. No w ostatniej chwili, mam wrażenie, zmienił uchwyt rakiety i zdobył punkt. Piękny return. Znowu po krosie z tego forehandu zagrał Tomasz Bez. Dobrze na razie funkcjonuje to uderzenie. Teraz na szerokość dobra piłka, ale na długość nie. Backhand po linii. Ale w siatce wylądował. Troszkę zabrakło przy tym zagraniu. Forehand inside out, znaczy backhand, przepraszam, nie forehand, bo to nie ta strona. A tutaj serve and volley, Michał Andrzejewski. No i po tym nieudanym początku, gdzie przegrał gema do zera, ale już wtedy zaznaczałem, że to wcale nic nie musi oznaczać, bo znam już trochę Michała. No i rzeczywiście teraz już wchodzi na obrot. Piękna kontra teraz Tomasza. Teraz wyszedł backhand. No można tutaj zachwycać się techniką zagrań w wykonaniu Tomasza, jaki ten ruch potrafi być nieraz płynny. Ale teraz forehand zawiódł, jest 2 do 1 dla Michała Andrzejewskiego. No pojawia się też troszkę już mniej regularności po stronie Tomasza Besa. Już też pojawiają się jakieś błędy. Mocno wszedł w to spotkanie. No, ale tutaj będzie musiał pilnować tej regularności, bo ona w starciu z Michałem Andrzejewskim jest kluczowa, absolutnie. Po tym spotkaniu pokażemy Wam
ćwierćfinał PLT kobiet. Tam zagrają Ludmiła Palisika i Maria Gołda. A później zobaczymy, jakie spotkanie. Prawdopodobnie to będzie jakiś ćwierćfinał debla. Ten debel też dzisiaj od rana był rozgrywany, jeśli chodzi o fazę grupową. Michał Andrzejewski gra tutaj w deblu w parze z Marcinem Szendrykiem. Czwarty gem. Tomasz Bess serwuje. Została piłka w siatce po tym backhandzie. Ja przypominam Państwu, zachęcamy do zasubskrybowania kanału. Jest teraz Was jeszcze więcej podczas tego pojedynku. No i nie dziwię się, bo to jest mecz gigantów. Pięknie Tomasz, brawo, przypilnował tego zagrania do samego końca, a tutaj no nie była łatwa ta sztuka, bo Michał Andrzejewski świetnie się tutaj bronił. Znakomicie, znakomicie tutaj Tomasz Bess po 15. Piękny slajs, płaski, taki gasnący, z przyspieszeniem po odbiciu od tej wykładziny. I też już chyba noga była w drugim kierunku Michała Andrzejewskiego. Proszę bardzo, zaraz może być 2-2. Czterdzieści do 15. Świetnie zaprezentował się w tym gemie Tomasz Bess i mamy wyrównanie, 2-2. Idą panowie, mówiąc kolokwialnie, łeb w łeb. Nikt nie chce odpuścić rywala na dwa gemy przewagi. I dobrze, bo to nam zwiastuje dalszy ciąg emocji w tym spotkaniu, niezwykle prestiżowym. Bardzo pochwalić tutaj tenisistów za tę wymianę. No i na pewno należą się brawa, ale ostatnia piłka w wykonaniu Tomasza Bessa. No troszkę popsuty ten forehand, ale tu jest taka intensywność, że po prostu gdzieś te błędy są wgenerowane w grę. Kolejny forehand znalazł się w siatce. 30-0 w tym momencie dla Michała Andrzejewskiego. No powoli serwujący przejmują kontrolę nad sterami w tym znaczeniu, że zdobywają kolejne punkty. 40-0. I za moment może być dość łatwy gem.
Tam Michała Andrzejewskiego. I tak też się dzieje. No tutaj akurat nie za wiele wychodziło Tomaszowi Bessowi. 3-2 dla Michała Andrzejewskiego za moment. Pierwszy sprawdzian dla Tomasza Bessa, czy uda mu się utrzymać własne podanie w drodze do tiebreaka, który już co najmniej sobie zagwarantował Michał Andrzejewski. Wróciliśmy do gry, proszę Państwa, trwa szósty kem tego arcyciekawego pojedynku. Ho, 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 no na takie akcje czekamy. Tak jest, backhand po krosie, cudownie zagrany przez Tomasza. Zabrakło. Jest wsparcie dla Tomasza. Do środeczka. Mocny serwis. Nie był w stanie już zareturnować Michał Andrzejewski i za moment będzie szansa na doprowadzenie do tiebreaka. 40-15. I mamy ten tiebreak. 3-3. I napięcie rośnie. Zachęcamy wszystkich do zostawienia łapki w górze, do zasubskrybowania kanału. Ogląda Was naprawdę sporo osób ten pojedynek. Nie ma się co dziwić. Rywalizacja na najwyższym poziomie trwa. Zabrakło, zabrakło, out, out. Tak, zaznaczył jeszcze Tomek ten ślad. Ja już wcześniej też zaobserwowałem, że tutaj zabrakło Michałowi, a zatem 1-0 na początku dla Tomasza Bessa w tym tiebreaku. Linia, sama linia, tak, przeczyszczona, Tomku. Tak jest, to jest ten ślad. Linia, linia, dobrze, Michał. Trafiona idealnie piłka. Jestem chwilę wcześniej, minimalny aut Michała Andrzejewskiego, a teraz linia.
A teraz out. Znowu taka minimalna pomyłka, tylko z drugiej strony kortu Michała Andrzejewskiego, ale proszę zobaczyć, jak tutaj detale decydują o tym, czy ta piłka jest dobra, czy nie. To są często milimetry na rakiecie. Po dwa. Chciał znowu zagrać po krosie ten backhand, którym już imponował w tym meczu Tomasz Bez, ale teraz zupełnie nie wyszła ta próba. 2-2, a na korcie obok, na korcie numer 4 za moment wejdą do gry Marcin Szendryk i Mateusz Matyczek, a więc kolejny mecz 1/8 finału. I teraz kontra ze strony Michała Andrzejewskiego. Nurkująca piłka tuż za plecy Tomasza Besa. 3-2 dla Michała Andrzejewskiego. Warto wspomnieć o tym, kto czeka na zwycięzców poszczególnych pojedynków. W ćwierćfinale na Tomka Besa albo Michała Andrzejewskiego czeka już Paweł Hałka. Wyrzuca Tomasz, no to są bardzo ważne fragmenty. Tutaj teraz głowa musi dojechać na idealnym poziomie. Ten mental jest niezwykle ważny. 4-2 w tym momencie dla Michała Andrzejewskiego. Podajcie te transmisje dalej komuś, kto jeszcze nie ogląda tego starcia, bo tu się dzieją rzeczy naprawdę ważne. Wspomniałem, że Paweł Hałko czeka już na Tomka Besa albo Michała Andrzejewskiego, a z kolei na Marcina Szendryka albo Mateusza Matyczaka czeka już w ćwierćfinale Paweł Czernialis. 4-2 dla Michała Andrzejewskiego. No i patrzymy na dalszy ciąg tiebreaka. Głęboka piłka zagrana przez Tomka Besa. 4-3 dla Michała i dwa jego serwisy w tym momencie. Piękna kontra w wykonaniu Tomasza Besa. No, ten backhand najpierw zrobił robotę, a potem poprawił forehandem w drugim kierunku. Rośnie napięcie po 4. Wyrzuca Tomasz. Trochę zabrakło tutaj z 10 centymetrów może, ale też sam widziałem, byłem świadkiem, że to była piłka autowa. Thank you.
Piękny cross. I po 5. Walka zatem trwa. Kto za moment będzie miał piłkę setową? Liczyliśmy na emocje w tym starciu i one są. Wyrzuca Tomasz Bez ten forehand. Michał Andrzejewski z szansą na zakończenie pierwszej partii. Ale to jeszcze nie jest koniec. Zupełnie nieudany ten backhand. Źle ustawiony Michał Andrzejewski. No czuć tutaj wagę tego pojedynku. Po 6. To jeszcze nie koniec pierwszego setu. Zmiana strony. I teraz jeszcze jeden serwis Michała Andrzejewskiego. Genialnie odnalazł teraz cross forehandu Michał Andrzejewski. W ostatniej chwili odsunął się i wybrał atak po krosie. Jakże ważny punkt. Kolejna piłka setowa dla tego zawodnika, ale tym razem przy serwisie Tomasza Besa. I to jest, proszę Państwa, koniec. Było już widać po tym uderzeniu Tomka, że to nie ma prawa wejść w kort. 8-6 w tiebreaku dla Michała Andrzejewskiego. Zejdźmy na chwilę na reklamę, bo naprawdę zapłonęło w końcówce tego tiebreaka. It's about striving for perfection. On each move, each shot, each trajectory. It's about never giving up and always improving each detail. Ball after ball, match after match, victory after victory. This is how you become a legend. Start writing your own. Wracamy do gry. Tomasz Bez, drugi serwis na początek drugiego seta i wyrzuca z tego forehandu. Pierwsza partia przegrana po tiebreaku do 6 przez Tomka. Jest pod presją, no bo droga do sukcesu końcowego wiedzie już dla niego teraz co najwyżej tutaj przez super tiebreak. Na taśmie zatrzymuje się ta piłka. No i pewnie też będzie coraz więcej tych emocji i nerwów
się udzielać, no bo jest jednak z tyłu głowy ten fakt, że przegrał pierwszego seta. Kapitalnie kolejny raz już używa tego forehandu po krosie. I on jest nisko nad siatką zagrywany, tak żeby ten kozioł piłki nie był zbyt wysoki. 0,40. Oj, cudowny dropshot, troszkę szczęścia, ale tutaj finezji było co niemiara przy tym zagraniu. No i też ta finezja została tym szczęściem obdarzona. Ale niestety zabrakło teraz regularności w kolejnej wymianie i jest przełamanie. Michał Andrzejewski idealnie rozpoczyna tego drugiego seta. I Tomasz Bes też coraz bardziej sfrustrowany tym, co się dzieje. No bo uciekają te szanse. Michał Andrzejewski w tym momencie 10 punktów straty do Tomasza Besa. No, sytuacja wygląda w tym momencie tak, jeśli Michał Andrzejewski pokonałby Tomasza Besa, a Marcin Szendryk awansowałby do półfinału bez straty seta, to wówczas Marcin Szendryk wygrywa klasyfikację generalną sezonu w pierwszej lidze. Więc no tutaj stawka jest przeolbrzymia tej rywalizacji. Walka będzie się toczyć do samego końca. No i my na bieżąco będziemy Was informować, co tam się dzieje w tych rankingach w poszczególnych kategoriach. Wiemy, że na przykład w PLT 45+, tam już triumfatorem został jeszcze przed turniejem Adam Michalski. Out, out. Przy tym lobie zabrakło. Tak jest. Zabrakło 10-15 centymetrów. Kapitalny serwis. Zrobił niesamowitą robotę i zobaczył, co się dzieje też Michał Andrzejewski. Poszedł do siatki i zagrał akcję z serve and volley. Taśmę, pakuje piłkę Tomasz Bes. No są już gesty takiej frustracji, zdenerwowania. One się często ubawiają u Tomka, gdy no ten wynik jest niekorzystny. A teraz backhand zaczyna zawodzić. Musi troszkę ochłonąć, opanować teraz emocje, bo inaczej ten mecz wymknie mu się już totalnie. I jeszcze jeden backhand i po raz pierwszy rakieta ląduje na korcie. 2-0 już dla Michała Andrzejewskiego. Jeśli Michał Andrzejewski wygra to spotkanie, no to wyprzedzi w klasyfikacji sezonowej Tomasza Besa i wtedy będziemy już wiedzieli, że Tomek Bes będzie na trzecim miejscu, a pierwsze i drugie miejsce będą już walczyć tylko i wyłącznie Marcin Szendryk i Michał Andrzejewski, ale teraz dobry serwis Tomasza. Pięknie teraz z backhandu, no zupełnie inaczej niż to miało miejsce w poprzednim gemie.
Zabrakło niewiele, żeby tutaj odegrać po krosie tego dropshota. Ale mamy 40-0 w tym gemie dla Tomasza Bessa. Potrzebny jest mu taki łatwo wygrany gem, żeby tutaj jeszcze nawiązać rywalizację. Ale jaka reakcja na ten serwis była ze strony Michała Andrzejewskiego. Nie chciał też odłożyć rakiety Tomasz Bess, no ale piłka na aucie. Wyrzuca Tomasz Bess, no była spokojna sytuacja w tym gemie, a teraz robi się coraz ciekawiej. Wciąż na prowadzeniu Tomasz Bess, ale już tylko 40-30. Wyrzuca Tomasz Bess i za moment szansa dla Michała Andrzejewskiego na prowadzenie 3-0. No to może być najważniejszy punkt tego spotkania. Trafił serwisem Tomasz Bess i utrzymuje się w tym pojedynku jeszcze. Walka będzie trwać 2-1 w tym momencie dla Michała Andrzejewskiego w drugim secie. Wracamy do gry, 2-1 z przełamaniem, w drugim secie prowadzi Michał Andrzejewski. Pierwsza partia również wygrana przez niego do 6 w tiebreaku. Tomasz Bess tutaj absolutnie nie brał jeńców w tej akcji. Poszedł na całość. I efektowny smecz na koniec. Ajajaj. Miał naprawdę tę piłkę na rakiecie, żeby skończyć ją. Może tutaj trzeba było pójść wzdłuż linii. Być może za dużo myśli w jego głowie się teraz narodziło. Proszę bardzo, jak to z sytuacji, gdy Tomek mógł prowadzić w tym gemie 30-0, robi się 30-15 dla Michała Andrzejewskiego. Prosty, popsuty return.
Co to była za akcja i jakie zakończenie przez Michała Andrzejewskiego. Brawa. Naprawdę kapitalnie tutaj popracował w tej wymianie. Wyciągnął najpierw piłkę z defensywy, a potem przeszedł do ataku i skontrował rywala. 40 do 15. No to jest ta akcja. To jest ta akcja Tomasza Bessa. Pięknie to zrobił. Najpierw backhand płaski pod linię końcową. Musiał na takim doślizgu łapać się tę piłkę Michał Andrzejewski, no a potem już nie był w stanie się pozbierać do tego dropshota. Taśma zatrzymuje Michała Andrzejewskiego i proszę bardzo, będzie decydujący punkt w tym gemie. Emocje. Wyrzuca Tomasz Bess, tak, ten ślad jest wyraźny, zabrakło 5, może 7 centymetrów, no ale te 5-7 centymetrów powoduje, że nie mamy 2-2, tylko jest 3-1 dla Michała Andrzejewskiego. Jeden gem dzieli go od awansu do ćwierćfinału, gdzie czeka już Paweł Hałko, a teraz już 3 piłki tak naprawdę. No pytanie, czy przed momentem nie mieliśmy najważniejszego punktu w całym spotkaniu? Razem trochę zabrakło przy tym lobie Michałowi. Po 15 w tym gemie przy serwisie Tomasza Bessa. Udany smecz, 30 do 15 dla Tomka. I za moment będą 3 szanse łącznie dla Tomasza na odrobienie części strat. I mamy drugiego gema dla Tomasza Bessa, 3-2 i za moment chwila prawdy, czy Michał Andrzejewski wyserwuje sobie awans do ćwierćfinału.
Przypominamy, że możecie jeszcze przez jakiś czas wykupywać w promocyjnej cenie licencję na nowy sezon 169 zł i macie dostęp do wszystkich rozgrywek Polskiej Ligi Tenisa, czy to drużynowe Mistrzostwa Polski, czy też zmagania ligowe, czy różne wyjazdy, kampy. Wszystko dzięki temu jest dla Was dostępne. Szczegóły znajdziecie w opisie pod transmisją. Tam też znajduje się link. Można jeszcze chyba coś obstawić ze spotkań, jeśli chodzi o te finały rozgrywane w Giebuntowie koło Krakowa. A tymczasem Michał Andrzejewski, serwis w szóstym gemie. Za dobrze, Tomasz Bez teraz. Pierwszy punkt w tym gemie, gdzie już nie ma marginesu błędu dla niego. Wygrany właśnie przez zawodnika z Myślenic. I proszę bardzo, drugi również. 0,30, no. To nie jest takie proste, żeby sobie tutaj wyserwować ten awans. I proszę bardzo, 0,40, podwójny błąd serwisowy. Czyżby tiebreak po raz kolejny w tym spotkaniu? Coś niesamowitego. To może się za moment wydarzyć. Ale tutaj Michał Andrzejewski teraz poszedł do siatki agresywnie. Out, out przy tym serwisie. Kolejny podwójny błąd serwisowy. Dwa podwójne błędy serwisowe Michała Andrzejewskiego w tym gemie, gdzie serwował po zwycięstwo w spotkaniu. Tiebreak. Niesamowite. Tomasz Bez wraca do walki. I zobaczymy, co się wydarzy w tej rozgrywce do 7 wygranych punktów w pierwszym secie. Mieliśmy 8-6 dla Michała Andrzejewskiego. I proszę bardzo, Tomasz Bez wytrzymał tym razem ciśnienie do samego końca wymiany. Jest na fali. Ale teraz wyrzuca Tomasz po jeden. Do jednego dla Michała Andrzejewskiego.
Po dwa. Piłka zatrzymuje się na taśmie po tym returnie. I wygląda na to, że będziemy mieli kolejny zacięty tiebreak. Długa piłka zagrana przez Michała Andrzejewskiego odwróciła losy wymiany. 3-2 dla zawodnika, który wygrał pierwszego seta. Po 3 wyrzuca teraz backhand Michał Andrzejewski. Zmiana stron. Po 3 i teraz jeszcze jeden serwis po stronie Michała Andrzejewskiego. Szczęście uśmiechnęło się do Tomasza Bessa. Po taśmie prześlizgnęła się piłka na drugą stronę i zawodnik z Myślenic wychodzi na prowadzenie 4-3 w tiebreaku drugiej partii. Ależ granie było teraz. Mam wrażenie, że w pewnym momencie troszkę zabrakło gdzieś takiej większej odwagi Tomaszowi, żeby zaatakować. Miał ku temu szansę. Michał Andrzejewski zdobywa punkt i mamy po 4. Poszedł na całość Tomasz Bess. Backhand wzdłuż linii.
5-4 dla Tomasza w tiebreaku drugiej partii. Ale teraz wyrzuca return i tak pięknie pracował w poprzedniej wymianie na punkt. A teraz taki prosty błąd po 5. Dwie piłki w tym momencie Michał Andrzejewski od awansu. Wyrzuca Tomasz Bez. Będzie piłka meczowa na wagę awansu do ćwierćfinału i zapewnienia sobie co najmniej drugiej pozycji w rankingu sezonowym przez Michała Andrzejewskiego. Ach, no to chyba byłoby za proste, gdyby to się skończyło po pierwszej piłce meczowej. Znowu będzie tiebreak na przewagi po 6. No tutaj Tomasz też poszedł odważnie w stronę siatki i zmusił Michała Andrzejewskiego do takiego rozwiązania agresywnego. No ale tym razem zabrakło trochę szczęścia przy tym zagraniu. No to zmiana stron i serwis po stronie Tomasza Besa. Jeszcze jeden serwis teraz. I będzie piłka setowa dla Tomasza Besa. 7-6. Taśma powstrzymała kontrującego Michała Andrzejewskiego. No to patrzymy, czy za moment będzie super tiebreak. Taśma, będzie powtórka pierwszego podania. Ja tylko przypomnę, że Tomasz Bez przegrywał już 1-3 w drugim secie. Wyrzuca Tomasz Bez po 7. Zaryzykował tutaj. Z naskoku, z backhandu Michał Andrzejewski i będzie miał drugą piłkę meczową. 8-7. Ja tylko patrzę na Dariusza Alikowskiego, złożone ręce i skupiony wzrok. No on sam czuje te emocje. I to jest koniec tego pojedynku. Michał Andrzejewski pokonuje Tomasza Besa po 2 tiebreakach. 4-3, 4-3 i tym samym Tomasz Bez, już wiemy. Tak jest, dziękujemy Michale. Wiemy już, że Tomasz Bez
zajmie trzecie miejsce w rankingu sezonowym. Znowu zabrakło dosłownie detali, a Michał Andrzejewski pozostaje w grze w turnieju o kolejny tytuł i też pozostaje w grze o zwycięstwo w rankingu sezonowym. Za moment tutaj na korcie telewizyjnym widzę już podążającą Ludmiłę